Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek, słucha. Dzień dobry, kłaniam się nisko po wakacjach. Robert Mazurek z tej strony, naprzeciwko mnie państwa, mój gość, dr Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry państwu. Sławek, co to było w ogóle? Na litość boską. Streamhammer, taki brytyjski zespół rockowy początku lat 70. W zasadzie nagrał jedną płytę. Ale tak sobie kiedyś pomyślałem, że jak ktoś kiedyś mnie zaprosi do jakiegoś programu i każe mi puszczać własną muzykę, to od tego zacznę. No proszę, marzenia się spełniają. Streamhammer, jedna płyta i proszę, od razu w drugim programie doczekali się po latach. Słuchaj, bo ty jesteś bardzo ważnym teraz dygnitarzem. Nie przesadzajmy. No bardzo ważnym. Ale jak zaczynałeś, to przecież miałeś być zwyczajnym historykiem, przynajmniej chciałeś być zwyczajnym historykiem, jak mniemam. No pewnie gdzieś na początku to chciałem być jakimś sportowcem, tak mi się wydaje. Tak? Tak. To po co studia na uniwersytecie zamiast na AWF-ie? Ale to zależy, jakie początki, wiesz, no to jest koniec lat 70., to mamy wielką polską drużynę piłkarską. Pierwszy mecz, jaki w ogóle pamiętam, to chyba Polska-Argentyna w 78 roku. Nie, to nie pierwszy, ale zapadł mi w pamięć, bo rzeczywiście Polska-Niemcy pamiętam z tego turnieju, ale... Z 78? Tak, zapadł mi w pamięć bardzo, bo tata mnie obudził i oglądaliśmy razem ten mecz. I pamiętam nie tak, chcecie martwić, że... w 78 moim zdaniem nie graliśmy z Niemcami. Graliśmy, no, rozpoczęliśmy te mistrzostwa. A no rzeczywiście, było przepraszam. 0-0. Tak, 0-0, tak, bo to rewanż za 70. Tak, dobrze, tak, masz rację. Było. Nie, z Argentyną, z Argentyną przegraliśmy nieszczęśliwie. Tak, Dejda nie wstrzelił karnego i pamiętam, że tata powiedział, że ja bym wstrzelił i pamiętam to. No ale zamiast zostać drugim Dejną, który strzela jednak Argentynie, zostałeś historykiem. Tak, tak. Czyli rzeczywiście najpierw zostałem jakimś, najpierw historia pojawiła się jakaś pasja, tak? Znaczy dużo czytałem, bardzo dużo czytałem. I znowu trochę, najpierw czytałem w ogóle dużo historii, różne rzeczy. Ale taka przełomowym momentem chyba, to pamiętam, że tata chyba w 8 klasie szkoły podstawowej kupił mi książkę Johna Howarda Lorda, Drugi rozbiór Polski. Książka naukowa, która została napisana na początku XX wieku przez amerykańskiego historyka. I to była ciężka książka jak dla takiego chłopaka, jak ja nic nie rozumiałem z tego, co czytałem. Ale zafascynowało mnie to, że amerykański historyk, jakiś badacz, dłubie w jakiejś takich peryferyjnych, mówi to, że Polska jest peryferią, to już sobie zdawałem sprawę wtedy, w jakichś takich peryferyjnych tematach, absolutnie niszowych, i jeszcze pisze książkę, która jest znakomicie źródłowo pana. Czy to była, to był, jak to się mówi, eye-opener. Że jak się mówi, przepraszam? Otworzyło oczy na nową perspektywę dla mnie, tak? Aha. Że można się zajmować, kurczę, takimi, siedzieć gdzieś w archiwach i wygrzebywać takie detale, takie szczegóły, takie historie. To było, więc jestem mojemu tacie bardzo wdzięczny za to. No dobrze, dobrze, ale wiesz, bo raczej mnie interesuje to, dlaczego to rzuciłeś, że co, że historyk zamiast, no bo zamiast badać przeszłość, postanowiłeś kształtować, wykuwać przyszłość. Przez bardzo przypadek. Otóż ja w ogóle, to, że trzeba napisać, to, że w ogóle zacząłem studiować historię, to był przypadek. Potem jak już skoro miałem być historykiem, to doszedłem do wniosku, to był taki początek lat 90., więc wszyscy zarabiali. Wszyscy pójdą na tę historię przypadkiem. Profesor Jerzy Eisler opowiadał nam, że poszedł na studia historyczne dlatego, że chciał zostać reżyserem filmowym i robić filmy sensacyjne. Nie, nie. Znaczy ja chciałem być zawodowym historykiem, badaczem. To na pewno. Więc nie nauczycielem, ale jednocześnie, wiesz, no początek lat 90. to jest, wszyscy robili kariery.
Ludzie bez studiów robili kariery. Generalnie praca była wszędzie, można było dużo pieniędzy zarobić od razu. Więc była pewna... Nie spodobało ci się to? Więc była pewna presja środowiskowa, żeby się jakoś ten... No więc ja powiedziałem, jak pamiętam, jak myślałem w ten sposób, no dobra, no będę historykiem. W związku z tym muszę być dobrym historykiem. Może nawet najlepszym historykiem. W każdym razie muszę być historykiem, który no, jest rozpoznawalny i pisze rzeczy, które są interesujące nie tylko dla Polaków, ale są interesujące dla szerszej publiczności, dla świata. I wtedy więc... zarobisz. Nie, ale jak gdyby byłem święcie przekonany, że to się da zrobić, tak? No to co stanęło na przeszkodzie? No, dlaczego nie zostałeś tym, otóż, dlaczego nie pozostałeś w zawodzie? Bardzo prosta sprawa. Czyli dlaczego zostałem ekspertem, analitykiem? Otóż napisałem doktorat, napisałem książkę, pisałem to 2 lata i to była, oprócz zbierania archiwów, materiałów, kwerend archiwalnych, tak, jeździłem do Rosji, do Stanów, do Wielkiej Brytanii, do Niemiec, więc spędziłem trochę czasu w archiwach. Więc po tym, jak zebrałem ten materiał, zacząłem pisać książkę. Pisałem to 2 lata. Dzień w dzień. Absolutnie dzień. Naprawdę? Tak. Kraszewski w tym czasie napisałby 300 książek. Nie wychodziłem z domu tylko przy takich absolutnie koniecznych sprawach i w sobotę i w niedzielę, gdzie jeździłem zarabiać pieniądze. Jak to mogę powiedzieć, ale zarabiałem pieniądze w sobotę, niedzielę, że w weekend, znaczy w tygodniu pisać książkę. Więc po 2 latach takiego pisania byłem bardzo zmęczony. Napisałem tą książkę, ale byłem gdyby wyczerpany intelektualnie. Więc pojawiła się nagle oferta, że Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie, bo ja to jak gdy pracowałem, studiowałem, pisałem doktorat w Krakowie wtedy, poszukuję ekspertów, analityków do spraw polityki zagranicznej Rosji. No i tak to się okazuje, że się idzie do pismu, żeby odpocząć po wyczerpującej pracy. Tak, tak, to był taki moment. Opowiesz tam o szczegółach, ale najpierw ta muzyka, której przyniosłeś bardzo dużo, trochę się boję twoich wyborów. Zobaczymy, co teraz. Ja cały czas pamiętam, że mamy mówić o piśmie, czyli Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, ale tu wdaliśmy się w rozmowę o muzyce, bo to był The Strangers, prawda? Tak. Ale zabiłeś mnie po prostu informacją, że byłeś disc jockeyem. Nie dziwię się, że jeśli puszczałeś taką muzykę, to że cię wyrzucili, nie zrobiłeś kariery, ale... Nie, ja miałem taką... To jest tak, że to się zaczęło w ten sposób, że jakiś mój znajomy, przyjaciel, który wiedział, jakiej muzyki słucham, po prostu zażyczył sobie, że ja muszę zagrać na jego weselu. Koniec. Znaczy, to muszę. No więc to był pierwszy raz. A co to było? To było wesele. Ja tak. Wesele to rozumiem. Co to za muzyka była? Ale to właśnie była muzyka z pogranicza rocka, tak powiedzmy, disco rocka lat 70., lata 80., czyli jakąś chciał nostalgiczną podróż podczas tego wesela przeżyć, zresztą ze swoją małżonką. I bardzo błagali, żebym to zrobił. No dobra, no to usiadłem, popasowałem, rzeczywiście się przyłożyłem, zrobiłem tą listę, zagrałem. Ale potem się okazało, że na tym samym weselu byli znajomi tego szkolenia. I to samo, do których nie miałem już zobowiązań koleżeńskich, przyjacielskich, jakikolwiek innych. Czyli można było zarobić. Tak, i przyszli mi i powiedziałem, że nie, nie. I powiedziałem jakąś sumę pieniędzy, która wydawała mi się wtedy dość abstrakcyjna. I się zgodzili. To pech. Więc po prostu no, zacząłem w ten sposób też zarabiać. Oczywiście to było niszowe jakieś środowisko. Czyli tak, w weekendy puszczałeś muzykę, a w tygodniu pisałeś książkę. Mniej więcej. Oprócz tego, oprócz puszczania muzyki, bo to nie było aż tak często, no powiedzmy, zdarzało się raz w miesiącu, prowadziłem kursy na egzaminy wstępne na Uniwersytet Jagielloński. Wyjazdowe, byłem w tym bardzo dobry, więc jeździłem do Krosna, Rzeszowa, Radomia i prowadziłem 10 godzin dziennie wykładów, ponieważ płacono mi bardzo dobrze sobota, niedziela, więc sobota, niedziela zarabiałem pieniądze, przyjeżdżałem do domu i pisałem książkę. Której później nikt nie przeczytał. Nie, przeczytało. Akurat tak się składa. No dobrze, i poszedłeś taki wymęczony do tego pismu i tak już zostało. Tak. Z przerwami, rzecz jasna. Miałem zamiar krótko się tym zajmować. No odpocząć i już, prawda? Tak, tak. Miałem zająć się chwilę czymś innym, czyli przewietrzyć głowę, zainteresować, jak gdyby ten, ale okazało się, że znowu jestem całkiem wziętym analitykiem.
I nagle zaproponowano mi, żebym kierował w ogóle całym zespołem badającym Europę Wschodnią, a potem, żebym został szefem biura analiz. W obu przypadkach wydawało mi się, że się do tego nie nadaje. I raczej nie widziałem się jako kierownika zespołu, jako kierownik zespołu analitycznego, ale ktoś inny ocenił, że się nadaje. Słuchaj, no dobrze. Analityk to jest taki ktoś, kto jest trochę na pograniczu światów. No bo tak, ty masz doktorat, jak Bóg przykazał, ale naukowcem, takim sensu stricto, no, podążającym tą drogą, nie jesteś. Nie jesteś jednak też politykiem. Nie należysz do partii, nie podejmujesz decyzji, nie jesteś ministrem. Jesteś kimś pomiędzy. Naukowiec, ale analityk, czyli trochę na usługach polityków, prawda? Ja jestem doradcą, tak? To jak gdyby Polski Instytut Spraw Międzynarodowych to jest... Ciało doradcze. To jest tak, to jest instytucja doradcza. Więc my nie jesteśmy akademikami w tym sensie, że my nie badamy sine era et studio, czyli nie badamy po to, żeby poszerzyć jakąś zasób wiedzy i w ten sposób zrobić dobrze całej ludzkości, ale my zajmujemy się odpowiedziami na pytanie, jak coś zrobić, tak? Jaką politykę skutecznie można prowadzić, co z tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją wokół Polski, wynika dla Polski. Sławku, pytam doktora Sławomira Dębskiego, szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Sławku, czego chcą od ciebie politycy? A pomocy. Znaczy, no, zajmuję się tym 22 lata w sumie już, więc wszyscy chcą pomocy. Czyli chcą, aby wyjaśnić im ten świat, który się i te wydarzenia, które się dzieją w taki sposób, który z jednej strony jest zgodny z ich jakąś linią polityczną, światopoglądem, ale też oczekiwaniami w stosunku do tego, co Polska powinna w tej sprawie zrobić. Więc w większości wypadków potrzebują dorady, porady, pomocy. Wierzą ci, że ich nie wkręcasz, że, nie wiem, jesteś lojalny wobec nich, a nie wobec, nie wiem, no, ich poprzedników na przykład, albo ich potencjalnych następców? Znaczy, to jest tak, że oczywiście pewnie na początku gdzieś z tym był problem, tak, no bo jak gdyby jesteś człowiekiem młodym, nie wiadomo, ten młodzi ludzie są generalnie rzecz biorąc raczej... Taki młody to on nie może wiedzieć, prawda? No właśnie o to chodzi. No ale z biegiem czasu jednak to, co człowiek zyskuje z doświadczeniem, zresztą połowa doświadczenia życiowego jest do niczego, tylko nigdy nie wiemy, która. Różne rzeczy się przydają po prostu w życiu nagle. Także po to, żeby komuś coś doradzić. Więc okazuje się, że człowiek akumuluje pewną wiedzę, akumuluje też doświadczenie z tych relacji z politykami. No, tak? Przychodzi do ciebie polityk, jak on się zachowuje? No bo wiemy wszyscy, jak się zachowują politycy. Stawia pytania, tak? On najczęściej... Ale on jest grzeczny czy butny? No bo... Nie przypominam sobie, raczej zdarzają się, już jak gdyby powiedzmy bardzo rzadko, zdarzają się tacy politycy, tacy decydenci, którzy wszystko wiedzą i potrzebują eksperta tylko po to, żeby w zasadzie mówił ten ekspert to, co oni oczekują. Tacy się zdarzają. To jest tak zwana inteligencja drugiego stopnia. Pan mówi, że pan jesteś mądry, bo pan mówisz to, co ja to myślę. To ja chcę usłyszeć, tak, tak. Więc tacy się zdarzają. Jak gdyby funkcjonują w dalszym ciągu w życiu politycznym, więc jak gdyby spuśćmy na to zasłonę milczenia. Ale zdarzają się w jednej partii, czy nie wszystkich? Nie, to jest tak, to jest across the board, jak to mówią. Czyli generalnie wszędzie się zdarzają. Rozumiem. Czyli on wie lepiej, ale na wszelki wypadek spyta ciebie, żebyś powiedział to samo, co on i tak wie. Tak, albo też chce, abym ja publicznie mówił to, co on chce, żeby upowszechniał. No dobrze, ale jak ty na przykład mu powiesz, że to nie do końca tak i tak grzecznie mu wytłumaczysz, że twoim zdaniem to on się myli, to on przyjmuje to do wiadomości, czy raczej uważa, że jesteś tumanem? Są dwie kategorie, znaczy tak dwa obozy. Jedni irytują się na taką sytuację, no po co taki ekspert, który generalnie rzecz biorąc mówi jak jest, a nie jak powinno być. Bo polityk z natury rzeczy jest sformatowany w swoim myśleniu w kierunku tego, jak powinno być. Bo on jest po to, żeby zmieniać świat. Jak powinno być. To, że tak nie jest, to jest niekomfortowa sytuacja dla polityków.
Albo że tak, że tego się, to jest tak, że tego się nie da osiągnąć tymi środkami, które oni, którym się, on im wydaje, że da się osiągnąć. Więc to jest bardzo często się i jedni się irytują, drudzy są zaciekawieni, bo jest taka grupa, jest zaciekawiona i słucha argumentów. To nie jest tak, że politycy nie słuchają argumentów. Oczywiście po tym ja nie odpowiadam za decyzje, które podejmują, ale oczywiście lepiej współpracuje mi się z tymi, którzy są zainteresowani tym, dlaczego ja tak myślę. No i dobrze. Ekspert jest od spraw międzynarodowych, ale muzyka teraz będzie polska. Podejrzałem to. Ja się boję. Nie całkiem. Ja się boję. To podobno było w sprawach międzynarodowych. Tak, minus 10 Rio. Tam ciekawa linia basu jest w tym utworze. I Lady Punk. Taka wycieczka do lat 80., gdzie gdzieś uczyłem się muzyki, tak można powiedzieć. Uczyłeś się muzyki na latach 80. No tak, jesteśmy... 80. Tak, to jest. Jesteśmy to samo pokolenie, chociaż ja szczęśliwie nie upadłem tak nisko, żeby słuchać Lady Punku. Wybacz. To jest bardzo dobrze skomponowana piosenka. Bez wątpienia. Moim gościem jest dr Sławomir Dębski. Wydawało nam się, że ekspert od spraw międzynarodowych, ale również od muzyki. Sławku, ale teraz poważnie. Historyk zostaje analitykiem. Mówi politykom, jak jest, co czasami ich irytuje. A zdarzają się sytuacje takie, że cię jakoś doceniają, że się cieszą, że coś przewidziałeś, albo że oni coś zrobili i uważają, że to twoja zasługa, czy nie? Że jak coś dobrego wyjdzie, to jednak oni. Tak, tak. Znaczy, tu trzeba mieć w tym biznesie, trzeba mieć świadomość, że się pracuje na kogoś, nie na siebie. Więc jeżeli coś... sukcesem takiego doradcy jest to, jeżeli jakaś koncepcja, idea, do której jest przekonany i którą doradzał, zostaje następnie wdrożona. I wtedy po prostu się człowiek cieszy z tego, że ktoś mówi trochę albo jego słowami, albo przedstawia pomysł, który został wymyślony przez zespół analityczny, którym kieruje. Więc tak, to jest ta satysfakcja wtedy. Sweet. Nurtuje mnie takie pytanie, czy Polacy w ogóle interesują się światem? Zobacz, włączysz sobie telewizję o 18:50, masz najpierw Polsat, później masz fakty, później masz wiadomości telewizyjne i abstrahując od tego, co oni mówią o polskiej polityce, to mniej więcej wszyscy wiemy, co mówią i jak mówią, to na świat zostaje niebywale mało. Informacja o tym, że Liz Truss została premierem Wielkiej Brytanii, zajęła wiadomością. Ja nie wiem, jak było w wydarzeniach i w faktach, ale nie sądzę, żeby wiele lepiej. Wiadomością zajęła pół minuty. Tak, ale myślę, że nie jesteśmy w żaden sposób inni niż Amerykanie, Brytyjczycy, Niemcy, Francuzi. Trochę jesteśmy inni. Nie. Znaczy, pozwól mi skończyć. Mianowicie oni mają specjalne kanały do spraw międzynarodowych, które mają zasięg globalny. CNN, BBC World, stacje także francuskie. Więc oni mają specjalne kanały, które się ogniskują zainteresowanie opinii publicznej. Każdy, kto chce się coś o świecie dowiedzieć, ogląda BBC World albo CNN. W Polsce takich kanałów nie ma. Natomiast jeżeli popatrzymy na ramówki właśnie telewizji francuskich, niemieckich, które się zajmują przede wszystkim swoimi lokalnymi, narodowymi sprawami, tam na sprawy międzynarodowe również jest mniej czasu. Oczywiście Polska jest też krajem mniejszym. Nie ma kolonii na przykład, albo postkolonii. Dociera do, w związku z tym, do swoim przekazem, swoim zainteresowaniem do mniejszego kręgu. Ale ty mówisz teraz o telewizjach. A ja na przykład, jako człowiek bardzo już wiekowy, myślę o gazetach. Tak. Jak zobaczysz, jak wyglądają polskie gazety, no to masz tam naprawdę jedną, czasami dwie strony poświęcone sprawom międzynarodowym. No nie, raczej jedną. Masz trzy gazety, które coś na ten temat piszą. No i to tak raczej, wiesz, mało co. No, przepraszam, weź sobie do ręki gazetę szwajcarską, brytyjską, niemiecką. Będziesz miał tych stron 6, tak, 8. Zgoda. Zgoda. Z czego dwie poświęcone Afryce. Zgoda. Moim zdaniem Polacy się sprawami międzynarodowymi interesują. To ja ci dam inny przykład. Poczekaj chwileczkę. Mm-hmm. Przepraszam. Zobacz. Żadne polskie medium,
nie ma korespondenta w Ameryce Południowej. Nikt nie ma korespondenta w Afryce. Tylko Polskie Radio ma korespondenta w Chinach, a poza Polskim Radiem w Chinach, Australii, no w ogóle w całej Azji, nie licząc Bliskiego Wschodu, nie mamy nikogo. Tak, chyba poza Brukselą, zdaje się. W Brukseli tam są tak, korespondenci. Polscy korespondenci są w Brukseli, Berlinie, Moskwie, chyba, nie wiem, czy ktoś jeszcze został. Też nie myślę. Dobrze, no ale byli. No i oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Tak. Ale naprawdę świat to tylko te trzy stolice? Cztery? Nie, natomiast podejrzewam, że znowu jakiś rachunek ekonomiczny tym kieruje. Utrzymywanie, ale rachunek ekonomiczny utrzymywanie wynika z tego, że Polacy się tym nie interesują. Gdyby się Polacy interesowali i zabijali o to, żeby się dowiedzieć, cóż tam ciekawego na świecie, no to media by w to inwestowały. Tak albo nie, dlatego że z drugiej strony ty znasz ten świat mediów dużo lepiej niż ja i jak to się sprzedaje i kto się sprzedaje, jak to zrobić, żeby się sprzedało. Więc ja tutaj nie będę z tobą się wchodził w spór, ale wydaje mi się, że po prostu jest, no po co utrzymywać jakiegoś korespondenta, bo ja wiem, w New Delhi, skoro można wziąć agencyjną depeszę i o niej sobie odpowiedzieć, to jest bardzo, jest dużo taniej. Można zaprosić jakiegoś eksperta pismu, który o tej sprawie może na przykład coś opowiedzieć. Więc jest wiele sposobów na to, żeby tego nie robić. Natomiast wydaje mi się, że takie zainteresowanie, no ilość podcastów, które się zaczyna w Polsce robić na temat spraw międzynarodowych różnego rodzaju, pokazuje, że jednak ktoś za to chce zapłacić. Nie, na razie ktoś o tym chce mówić. Zobaczymy, czy ktoś tego będzie chciał słuchać. Tak, no kilka takich przykładów jednak pokazuje, że no o wojnie. Ale wiesz, bardzo. To teraz jest taka modna dziedzina, która się nazywa, jak wiesz, geopolityka. Wszyscy chcą być, wszyscy młodzi chłopcy już nie chcą być piłkarzami. Wszyscy chcą być geostrategami i geopolitykami. Rozumiem. No ale przecież tak wiesz o tym i kpisz sam sobie prywatnie z tych wszystkich analityków od siedmiu boleści, którzy są w stanie wytłumaczyć wszystko, nie czytając uprzednio niczego, niczym. Ja nie użyłbym takiego terminu, że kpię. Ja mam dystans. Kpisz, ale prywatnie. A teraz znowu, proszę państwa, zabierzemy państwa, odmłodzimy państwa, dobrze? Bo Sławomir Dębski postanowił nas wszystkich odmłodzić. Jesteśmy znów w latach 80. No proszę. Generał Jaruzelski. To jest oczywiście The Cure, a Fight z płyty Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. A to jest dr Sławomir Dębski, który nas zabiera w podróż do lat 80. W Polsce rządzi generał Jaruzelski, a Sławomir Dębski chodzi do... No wtedy to jeszcze, to jest, nie no, liceum już chyba. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, to już twoje liceum. Tak, tak, z liceum to jest, tak, tak. To jest 87 rok. To jest w ogóle bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o płyty. Jest naprawdę bardzo dużo dobrych płyt w 87 roku zostało wydanych. Między innymi U2. Znakomitą płytę wydało Deep Purple, Perfect Strangers ze słynną tą piosenką. Masę, bardzo dobry rok dla muzyki, 87. Jasne, poza tym byliśmy wtedy młodsi o 20 kg. Chciałeś się pochwalić swoimi znajomościami z ważnymi i możnymi tego świata. Nie wiem, czy chciałem się pochwalić, ale pytałeś mnie na ofie. Pytałem cię tak naprawdę o to, kogo poznałeś, kogo spotkałeś w swoim życiu. Znaczy, jedną z elementów takiego mojego życia to jest spotykanie i rozmawianie z wybitnymi intelektualistami. Więc bardzo, bardzo lubiłem rozmawiać na przykład z profesorem Bartoszewskim. I zresztą chyba ostatnią z nim rozmowę przeprowadziłem w zasadzie na dwa dni przed jego śmiercią, bo on w 2015 roku w maju bodajże zmarł. I
przygotowaliśmy taką, pracowaliśmy takim międzynarodowym projektem konferencyjnym i on mnie tam zaprosił i to była fascynująca rzecz, ponieważ ja miałem zamiar przyjść na 15 minut do niego i jak gdyby wymienić się dwoma, trzema rzeczami, co zostało zrobione, jakże, no, jak idą postępy prac. I to się zamieniło w godzinę 15. Przy czym monologu pana profesora, który no w zasadzie opowiedział mi o całym swoim życiu i dlaczego tak ważnym doświadczeniem było dla niego to doświadczenie Auschwitz. A to było wasze pierwsze spotkanie? Nie, nie. Myśmy się spotykali często. On był też przewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, więc myśmy się spotykali i zawsze to mi opowiadano, jak te rady wyglądały. Otóż profesor rozpoczynał spotkanie, otwierał spotkanie, czy ktoś ma do powiedzenia, to w takim razie ja. I generalnie rzecz biorąc, półtorej godziny różnego rodzaju anegdot, opowieści. Więc to jest profesor Bartoszewski. Druga ciekawa, taka wybitna postać, którą się zaprzyjaźniłem, to jest profesor Zbigniew Brzeziński. I to jest ciekawe, dlatego że profesor... A to już zupełnie inny typ niż profesor Bartoszewski, inny, prawda? Analityczny, ekspercki, bardzo precyzyjny umysł. I to jest ciekawe, ponieważ on przeczytał moją książkę, Stosunki sowiecko-niemieckie 39-41. A to nie ta, nad którą pracowałeś dwa lata. To jest ta. Z tego doktoratu powstała książka. To jest ta książka, 800 stron. O dwóch latach. Więc i on tą książkę przeczytał i potem szukał mnie w Polsce. I mnie znalazł. I pamiętam, była taka sytuacja, że siedzę przy tym swoim biurku jako szef biura analiz, coś tam ten, i nagle mam telefon od dyrektora Kuźniara. No, panie dyrektorze, panie doktorze, bardzo proszę do mojego gabinetu. No i przyszedłem do gabinetu, no, wzywa dyrektor, więc jakaś sprawa. I tam właśnie drzwi się otwierają i siedzi pan w fotelu profesor Zbigniew Brzeziński. No, powiedział, że bardzo chciał mnie poznać, przeczytał moją książkę i żebym mu trochę o tym opowiedział, ponieważ on się bardzo zainteresował. I to ta rozmowa z udziałem profesora Kuźniara trwała 2 godziny, gdzie byłem odpytywany w zasadzie ze swojej pracy, książki, szczegółów, co wiadomo, co nie wiadomo. I tak się zaczęła nasza przyjaźń, która trwała 10 lat do śmierci pana profesora. I pamiętam, ostatni raz rozmawiałem z nim 11 kwietnia 2017 roku, czyli też mniej więcej na miesiąc przed śmiercią, na kilka tygodni przed jego śmiercią. Chciałem go zaprosić na konferencję poświęconą stuleciu odzyskania niepodległości i także relacji polsko-amerykańskie. Miałem taki pomysł, żeby zrobić taką konferencję. I on się tak zastanowił i się pyta, ale w jakiej roli miałbym wystąpić? A ja mówię, no, panie profesorze, no, trochę pan o tych Polsce z punktu widzenia amerykańskiej polityki wie, coś pan w tej sprawie zrobił, coś w tym stuleciu trochę pana działalność zajęła. A on się zastanowił i mówi tak, ale nie mógłbym, ale musiałbym mówić jako Amerykanin. I tutaj powiedział tak, wie pan, ja w 54 roku podjąłem decyzję, że więcej dla Polski zrobię jako Amerykanin polskiego pochodzenia niż polski emigrant. I ten naród, to społeczeństwo mi wiele dało. Nie chciałbym na samym końcu, tuż przed moją śmiercią, zmieniać tej decyzji. Więc miałem taką dłuższą z nim rozmowę o życiu, o jego roli i jego sposobie, w jakim on uważał, że udziela Polsce pomocy. Tak. To niesamowite w sumie. Rozmawiaj z Brzezińskim o historii, na przykład o tym wszystkim. No, kiedy on był w sercu wydarzeń, czyli o czasach prezydentury Cartera. Ja trochę tak, przy okazji Iranu. Przez przypadek trochę zahaczyłem o Iran i z takim przekąsem powiedział, że tak, coś wie na temat amerykańskich błędów w polityce wobec Iranu.
I ta rozmowa przerodziła, ten fragment rozmowy potem przerodził się w taką dyskusję o relacjach z autorytetami. Czy można z nimi utrzymywać relacje dyplomatyczne? Jakie są ograniczenia? To był taki moment, kiedy ja pracowałem nad artykułem naukowym o tym, jak Wielka Brytania zerwała stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Sowieckim w 1927 roku. Więc chciałem się go zapytać, czy on ma jakąś taką z jego doświadczeń, taką złotą radę, jak demokracje powinny te relacje utrzymywać. I przyznał mi rację, że zerwanie stosunków dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych z Iranem ogranicza możliwości amerykańskiej prowadzenia polityki, więc to nie był najlepszy pomysł. No, jak tutaj rozmawiać z reżimami autorytarnymi, nagle nam się zrobiło bardzo aktualnie. Rolling Stones, dlaczego akurat ta piosenka? No cóż, w 91 roku udałem się na koncert Rolling Stonesów na zaproszenie Wacława Havla. Osobiste. W pewnym sensie osobiste. Nie miałem, chyba wtedy nie miałem paszportu, ale pojechałem chyba na dowód, bo zdaje się, że była taka akcja, że Havel zaprosił narody sąsiednie na wielkie święto Rolling Stonesów, koncert Rolling Stonesów w Pradze. Pojechałem na to. No fantastyczne przeżycie, fantastycznie. Wydawało mi się wówczas także, że to jest jeden z ostatnich koncertów, gdzie można Stonesów oglądnąć. Grają do dnia dzisiejszego. No Charlie Watts nie żyje, ale duże wrażenie. Moim zdaniem też w pewnym sensie historyczny koncert. Oczywiście oni zagrali tych historycznych koncertów bardzo dużo i na Kubie i tam i w Berlinie wiele rzeczy grali historycznych. Natomiast w Pałacu Kultury też oczywiście tak, ale to jest zabawne, że mówisz o koncercie z 91 roku. No niech policzę to 31 lat temu, kiedy myślałeś, że to jeden z ostatnich koncertów Stonesów. Tak. To było dość. Więc szybko też nadrabiałem dorobek muzyczny, tak? Żeby się do tych koncertów przygotować. Wiesz, ja jestem analityk, naukowiec, więc chłonąłem tą muzykę bardzo intensywnie w 91 roku. Ale nie miałeś ani Spotify'a, ani niczego. Z... Miałem ogromną kaset, dużą liczbę kaset miałem oczywiście. Tak, przegrywanych, nagrywanych, pożyczanych, więc ogromną ilość tego miałem i dzięki temu tak moja edukacja, jestem samoukiem. Dobrze, muzycznie jesteś samoukiem. Słuchaj, jak taki człowiek jak ty, taki mądry pan od spraw międzynarodowych, i to jest bez ironii, próbuje sobie odpocząć, no to co na przykład ogląda? Oglądasz filmy szpiegowskie, czy cię bawią i nudzą, bo wiesz, że to wszystko nie tak wygląda, tylko zupełnie inaczej? Nie oglądam filmów szpiegowskich, nie czytam kryminałów, nie czytam powieści szpiegowskich, z wyjątkiem Le Carré. Powiedzmy, powiedzmy, większość jego książek przeczytałem. Natomiast... A filmy, takie thrillery polityczne, coś takiego, to w ogóle cię interesuje, czy...? Nie. Jest taki chyba serial, nie wiem, duński, o pani premier, już nie pamiętam, jak to się nazywa. Więc te sprawy polityczne, rozgrywanie tutaj konkurencji politycznej wewnątrz rządu, to mnie nie interesuje kompletnie. To masz w pracy. To widzę na co dzień, więc... To jak odpoczywasz? A to jest ciekawe pytanie. Znaczy, ja nie mogę żyć bez sportu. Dużą część mojej aktywności, także w latach 80-tych, 90-tych, no to uprawiałem sport w zasadzie, więc piłkę nożną, koszykówkę. Więc ja byłem w treningu. Więc jak przestałem uprawiać sport, to po pierwsze zacząłem tyć. I postanowiłem coś ze sobą zrobić, więc biegałem. Przez 15 lat biegałem, w ciągu 10 lat zrobiłem 10 maratonów, czy tam nawet mniej, 6 lat. Mhm. Więc biegałem maratony, pływałem. W ostatnich paru latach jeżdżę na rowerze dużo, 200 km tygodniowo mniej więcej. I zaczynam się zastanawiać, że po pierwsze znowu powiedz maraton po 5 latach przerwy, a może nawet jakiś triatlon bym zrobił.
Więc jak gdyby to jest... To jest kryzys wieku średniego, proszę Państwa, to jest straszna ale, sprawa. Ale po pierwsze myślę wtedy, tak? Bo, myślisz, tak, analizujesz. Bo, tak, właściwie, bo to jest fajna rzecz. Co się robi podczas biegania? No, bieganie jest nudne, zwłaszcza przy tym, w tym treningu. Zwłaszcza tak? Jak tego się, jak się biegnie 2 godziny. 70-80 kilometrów tygodniowo biec, żeby się przygotować do maratonu w pewnym momencie. Więc, to jest ten. Więc ja piszę artykuły w głowie. Rozważam problemy analityczne. Jest to lepsze niż pływanie, bo pływanie jest jeszcze nudniejsze, bo już naprawdę nie ma. To jest jakby ściana. W zasadzie nic się tutaj nie dzieje. Nad jezioro trzeba, drugi brzeg płyniesz. Tak, no ale nie zimie się nie da, generalnie rzecz biorąc. Morsem nie jestem. Chociaż będąc na basenie w Brukseli w poniedziałek stwierdziłem, że jednak mają za dobrze, woda w basenie była za ciepła jak na mnie. Więc wolę chłodniejsze klimaty. Putin już zadbał o to, żeby mieli zimniej, nie martw się. Myślę, że mają z czego schodzić, jeżeli chodzi o oszczędzanie. Sławomir Dębski, doktor i dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był Państwa gościem. Moim również, za co Ci bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że nie nudziłem. A na koniec będzie po węgiersku, ale też takie jakby trochę po polsku, bo to Kult będzie śpiewał. Tak, z płyty Mój Wydawca, Dziewczyna o perłowych włosach. To jest moment, w którym akurat studiowałem na Węgrzech, więc postanowiłem połączyć te wątki. Moje studia w Budapeszcie z węgierską piosenką śpiewaną przez Kult. No to na koniec Omega i Kult i wszystko naraz. Dziękujemy Państwu, do usłyszenia za tydzień.